działa! Słuchajcie, to łoże nie przejdzie pod ciągnikiem, przeszkadzają siłowniki, więc jakbym go położył. Dobra. No słuchajcie, łoże założone. Wierzcie mi, nie chcieliście tego oglądać. To był, krótko mówiąc, kosmos. Ale udało się. Zostawiłem na jutro do przykręcenia tutaj śruby. Kilka śrub. Trzeba to będzie po prostu jeszcze dokręcić porządnie. Ale ogólnie jest. Czyli najważniejsza, najtrudniejsza rzecz zamontowana. Także, no jeszcze tylko tutaj ten siłownik. Słuchajcie, co ciekawego, będziecie chcieli, stopień trzeba odkręcić. No słuchajcie, zrobiłem, ale nie róbcie tego sami. To nie jest robota dla jednego. Także trzeba poprosić, słuchajcie, tam musiałem wcisnąć klucz z jednej strony, z drugiej, z tej strony dokręcać. No po prostu istny koszmar. Ale udało się, słuchajcie, szpilki pomontowane, jak widzicie, dokręcone dość bardzo mocno. Nie ma się co tu obawiać, żeby to się coś zerwało, bo to są śruby 10-9, jak widzicie. No, no niezrywalne raczej już przy tej sile. Jest jeszcze, widziałem, silniejsze 12-9, ale to po prostu nie ma sensu. Te 10-9 są idealne, tu wszystko jest już dokręcone, skontrowane. To stąd nie ma prawa wylecieć. Także widzicie, tu zamontowałem, słuchajcie, o, nawet nie ma jak pokazać, o, tu jest jedna stara śruba, ponieważ nie mam, kupiłem o dwie śruby za mało, powiem Wam, byłem przekonany, że tu jest 8 otworów z jednej strony, a jest 9, no i tak, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak, no i po prostu kupiłem o dwie za mało, także zawsze też przy okazji taka nauczka na przyszłość. Trzeba kupować zawsze więcej, niech zostanie, jak ma po prostu zabraknąć. To tyle, to jest zrobiona w tej chwili jedna strona. Tu muszę, widzicie, nie dolega, zaraz będę dokręcał tutaj te śruby, dwie od spodu jeszcze. Zamocuję tu ten wąż z tej strony i to będzie, jeśli chodzi o tą stronę, gotowe. Natomiast co, czekam jest ściąganie koła, ponieważ tutaj zachodzi jeszcze stąd takie wzmocnienie tutaj do tej śruby, którą widzicie odkręconą. Niestety nie mogę go założyć, bo ta śruba przeszkadza. To będę musiał zdjąć, założyć inną śrubę. Ale oprócz tego ta szpilka jest tutaj za krótka. No i muszę ją niestety wykręcić i będę to dokręcał na śrubę. Także świetna impreza. No, powiem Wam, zakładanie w pojedynkę tura to nie jest dobry pomysł. No ale cóż, muszę to zrobić. Jedziemy dalej. Słuchajcie, nie mogę nagrywać też tutaj tej całej roboty, bo naprawdę tu są cyrkowe akrobacje, jeśli chodzi o wciskanie się pod ciągnik. Jakieś, słuchajcie, pokażę Wam mniej więcej, o co tu chodzi. Bo tak, z tej strony musiałem trzymać, nie miałem inny klucz, ale z tej strony musiałem trzymać tą, a tu dochodziłem z tej strony, żeby palcami przykręcać, przytrzymać czy coś, także powiem Wam, naprawdę akrobatyczne rzeczy. Tu dwóch to by świetnie sobie poradziło, już by pewnie ten tur był zamontowany. No. O, no to błotnik zdjęty. Tu mamy, słuchajcie, wszystko na wierzchu. No i bierzcie jeszcze. Nie mógłby poczekać, aż skończę. O, i teraz te dwie, znaczy tą szpilkę zostawię, to muszę wykręcić.
No słuchajcie, skontrowałem dwoma nakrętkami, odkręciłem tą szpilkę. W międzyczasie byłem w sklepie, kupiłem taką szesnastkę, która tutaj ma wejść i dokręcę to w ten sposób. Także można zakładać błotnik i zobaczymy, jak to, słuchajcie, wyjdzie. Trzeba jakoś umiejscowić kamerę. Mam nadzieję, że wszystko będzie widać. To mamy. Tutaj była szpilka ta, to ją tutaj wkręcimy z powrotem. No nie, palcami nie idzie. I teraz, słuchajcie, można wziąć tą lagę. No słuchajcie, skontrowałem dwoma nakrętkami, odkręciłem tą szpilkę. W międzyczasie byłem w sklepie, kupiłem taką szesnastkę, która tutaj ma wejść i dokręcę to w ten sposób. Także można zakładać błotnik i zobaczymy, jak to, słuchajcie, wyjdzie. Trzeba jakoś umiejscowić kamerę. Mam nadzieję, że wszystko będzie widać. To mamy. Tutaj była szpilka ta, to ją tutaj wkręcimy z powrotem.
palcami nie idzie. I teraz, słuchajcie, można wziąć tą lagę jako wzmocnienie. Oj, ale to chyba nie ta strona. A może... Może tylko trzeba... O, czyżby to trzeba było pociągnąć? No ciekawe. Tu widać podkładka, koronka, nakrętka koronowa. Dzisiaj właśnie się takich nie stosuje, to jest stary temat, bo dzisiaj są nakrętki, słuchajcie, samokontrujące, natomiast kiedyś robiono koronową, no dlatego, bo tutaj ma te wycięcia, wygląda jak korona. Tutaj wkładamy w tym momencie zawleczkę. O. Trochę deszcz pada, ale to. O, i teraz trzeba tu dogiąć. Tu dogiąć i ona już stąd nie pójdzie. No, dochodzi do końca, bo już jest bardzo trudno. No, słuchajcie, tą śrubę przykręciłem. A tu jest ta, tu jest ta druga. No i tu są te dwie. Można w tej sytuacji przykręcić podstawę akumulatora. O, tu mamy te nowe śruby. Nie, w rękawiczkach to takich małych śrub to się nie bardzo da zrobić. Nie, nawet nie wiem, czy bez rękawiczek. O. Dobra, jedna. No niefortunnie to tutaj jest. Trochę. Śruby trzeba odsłonić, słuchajcie, bo tutaj ta ziemia, ten piach, też cały bajzel, który tu jest, to będzie blokował nawet odkręcanie, już nie mówiąc o tym, że nie ma jak klucza włożyć. O kurczę, z przedłużką. Thank you.
próbowałem odkręcić tą szpilkę. Niestety nie było szans. Założyłem dwie nakrętki, podobnie jak z drugiej strony. Skontrowałem je mocno i próbowałem odkręcić. Nie szło. Odkręcały się dwie nakrętki razem. No i w związku z tym założyłem tutaj nakrętkę w miarę równo tutaj z tą szpilką, która jest. I słuchajcie, będziemy spawać. Słuchaj, ta nie do wiary. Zobaczcie, co się dzieje. Spaw pęka, a śruba nie chce się ruszyć. Niesamowite. Trzeba będzie to jeszcze głębiej pospawać. No, spróbuję, no zobaczymy. No ciekawe, ale takich rzeczy to jeszcze nie widziałem. Ach. Dobra, teraz trzyma mocno. Oto, zobaczcie, jak tutaj widać, jak pęka ten spaw. No i nie bardzo wiem, co z tym fantem mam zrobić. Jeszcze potłukę tym młotkiem. No i zobaczymy. Bo ona puścić musi. To co jeszcze przyheftujemy, nie? Zobaczymy. Puściła. No, to teraz to trzeba założyć tu. No i wrzuciłem. Wrzuciłem, ale muszę go jeszcze zamocować. Słuchajcie,
Sworznie też trzeba przesmarować. No to narobiłem bigosu. No to narobiłem. No słuchajcie, tur założony. Tu jest śrubokręt na razie jako zabezpieczenie do tego stworzenia. Tu pociągnąłem w ten sposób to do błotnika i wystarczy, że pociągnę, wtedy łyżka powinna się otworzyć. Łyżkę wrzuciłem, no i łyżka, widły wrzuciłem. Sworznie wszystko pomontowane. No to co? A, tutaj śrubę taką, bo nie znalazłem zabezpieczenia, ale ja to ogarnę, także to spokojnie. No to co, sprawdzimy, nie? Koniecznie. Ale słuchajcie, zanim można samemu zamontować tura. Dobra, 3 dni roboty, ale się da. To najważniejsze. Lekko gazu, cyk. Oj, za mocno. No to co, jedziemy? Działa! Proszę ja was, rozumicie? To absolutnie fantastyczna wiadomość. Dobra, zobaczmy. Siłowniki suche. Sucho. Tu cholera cieknie, muszę tą śrubę dokręcić. O którym lepiej nie połazić, jakby nie było. Ten tłumik mnie tego denerwuje, bo za krzywo jest. Tutaj sucho. No tu jeszcze podkładki zostały. Nic tutaj nie ma więcej? Nic nie ma, szmata. No. Także słuchajcie, mam nowego pomocnika. Nie tylko na gospodarstwie, ale i przy okazji w takich robotach warsztatowych. Tu zobaczycie, widzicie, maskę na takiego druta wrzuciłem, bo na razie nie będę dawał mu maski tej, co powinien mieć. Na razie przy tej zostanę, porobię lampy, światła i tak dalej i tutaj będzie na tym jeździł. Przygotowałem, proszę ja was, przygotowałem, wymieniłem płyn w chłodnicy, to była woda, jest w tej chwili płyn. Tylko sprawdzić, czy dobrze działa. Jeszcze zobaczmy, czy to się opuści. No nie chce się opuścić, nie szkodzi. O, można powoli i można szybko. I powolutku sobie idzie na dół. Słuchajcie, rewelacja. Ja jestem bardzo zadowolony. Ten tur kosztował mnie majątek, słuchajcie. No taki majątek, że majątek. Musiałem oddać najlepszą swoją część, jeszcze dopłacić kupę siana. Koledze, taki kolega, widzicie, tak z kolegami rób ta interesy. Dobra, w porządku. W każdym razie tak,
Może byśmy go sprawdzili, co? Wiecie co?